Sprawdźmy, czy gracze pamiętają ultraligowe składy z poprzednich sezonów. X sezon trzeci. Który mam teraz sezon? Szósty. Co? Czyli to będzie Spring Split poprzedniego roku w takim razie. Uhuhu. X sezon trzeci. A, no to będzie Aizbisto Szlatan. Aizbisto. Szlatan. Matisław Puki. Ibo, Szlatan, Matisław, ja, Delord, MystiQuest. Trzeci sezon. MystiQuest. Zgadza się? MystiQuest, Puki Bottom. Puki, Mystic. Mexic czy Raxo? I sezon trzeci. Grał tam Raxo, na pewno. Raxo, aha, okej. Okay. A, to Raxo. No to cofam, to jednak Raxo. Nie, Raxo! No przecież to... Trener... Wtedy chyba Delorda tam nie było, więc nie mam. A trener to Delord. Puła. Okej, okay. Właśnie mam dziesiątkę wymieniać. Nie mogę mieszać, okej, okay. Dobra. Jakaś dziewczyna gra na bocie. Chyba. Grzybek, Benek... Grzybek? Grzybek, Benek. Nie wiem, czemu to tak ciężko mi przychodzi, przecież grałem na nich. Sevens, April i na midzie był... Bojuk, Sevens, April na trenerze... Trener? Komil? Grzybek, ja, Benek, Wojux, Sevens i April. Kondisan. No Kondisan był faktycznym coachem, o tak powiem. Sezon drugi. Ja grałem w pierwszym. Nic nie powiem. Kurczę. Ważne jest dla mnie, kto na midzie. Czy tam na midzie humanoid? Wydaje mi się, że to może być sens z humanoidem. To nie było już z humanoidem, a to było... Ej, powiem tak, to bezpiecznie powiem Tabasco. No, Aizbisto, Delord? Delord Woolight? W dżungli. Nic nie powiem, nie oglądałem, nie dam rady. Na dżungli wtedy kto tam? Tabasco, na midzie Sebex, tak bym strzelał. Chyba był ten skład Kikis, Melonik, Nick, chyba był Unforgiven i Jessis. Sezon drugi Illuminar Gaming. To chyba ja byłem. To tam chyba grał Castellan Mid, Szlatan chyba w lesie. Puki, Delord na bocie. Puki jadę na pewno i chyba Delord support. A dwóch topów mam wymieniać? A nie. Na midzie Castellan, w lesie Rybson, a na topie... Raven? Nie, czekaj, nie, to nie był Raven. Raven grał w pierwszym sezonie. O jedno. Ryba i Connective. A drugi sezon to był Connective, Rybson, a Castellan, Puki, Delord. Oj, teraz właśnie kto był trenerem, jest dwóch do wyboru, ale teraz, który to był? Ten split, którym jakby ludzie się dowiedzieli, że będzie nie jest coachem? Czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że WoW wtedy był. I coachem był WoW. Można zaliczyć.